Cześć, witaj na kanale Kreatywna Intuicja Tarot i Coaching. Mam na imię Michalina. Dzisiaj zapraszam Cię na czytanie dla Twojego znaku na sezon Lato 2023, w który weszliśmy 21 czerwca. I w tym czytaniu, jak w każdym, które robię, ja nie będę przepowiadała Twojej przyszłości, bo to, co się wydarzy w Twoim życiu i zawsze będę to powtarzać, zależy przede wszystkim od Twojego przeznaczenia, na które ja nie mam wpływu, i od Ciebie. W największej mierze zależy od Ciebie, od Twoich decyzji, akcji, od braku akcji, od Twoich marzeń, pragnień, od Twoich indywidualnych potrzeb, aspiracji i tak dalej. Tak, wszystko jest zawsze w Twoich rękach. Ja dzisiaj przez swoje karty będę tak naprawdę patrzyła w teraźniejszość. Nie w przyszłość, a w teraźniejszość, żeby zobaczyć, gdzie leży największy potencjał tego lata dla Ciebie, jak możesz to lato najlepiej dla siebie wykorzystać. I słuchając tych wiadomości, słuchaj swojej intuicji, słuchaj swojego serca, bo Ty wiesz, jak te wiadomości interpretować, Ty wiesz, co się dzieje w Twoim życiu, ja tego nie wiem. Ja jestem tu po to, żeby przeczytać karty. Natomiast Twoją rolą w tym czytaniu jest ich interpretacja. Tak? Tylko wtedy nasze spotkanie jest pełne, kiedy oboje w nim uczestniczymy. Jeżeli nie miałaś okazji jeszcze wysłuchać kolektywnych wiadomości na lato, ja zostawiam do nich linki w tym czytaniu też. Zachęcam do ich wysłuchania, bo wysłuchanie ich wraz z Twoją wiadomością tutaj dla Twojego znaku pozwoli Ci stworzyć poprzez Twoją interpretację Twoją unikalną, indywidualną wiadomość, inspirację, Twój przekaz na to lato, tak? Oczywiście, jeżeli się na to nie zdecydujesz, tutaj mam nadzieję, że też znajdziesz wartościowe wglądy, wskazówki i że to, co Ci powiem, zachęci Cię do wartościowej refleksji, takiej, która pozwoli Ci naprawdę z tego lata skorzystać w pełni. Jest jeszcze taka jedna wspólna energia dla nas wszystkich, o której chciałabym Ci tutaj powiedzieć. To jest ważne moim zdaniem, więc mam nadzieję, że tego wysłuchasz. Możesz mieć teraz takie wrażenie, że świat przewrócił się do góry nogami, że zwariował kompletnie. Jeżeli masz takie wrażenie, to tak właśnie się stało. Tak się dzieje. To nie jest wrażenie, to jest prawda. Masz pełne prawo czuć się w jakimś takim wewnętrzno-zewnętrznym konflikcie. Masz prawo czuć się zagubiony, zagubiona, bezkształtna, nie wiedzieć, dokąd zmierzasz. Ja się tak czuję już od jakiegoś czasu. Świat się faktycznie przewraca do góry nogami, bieguny zamieniają się miejscami, ale to jest proces pewnego rodzaju oczyszczenia. To trochę tak, jakby świat poszedł już w złą stronę już jakiś czas temu i następuje takie oczyszczenie, dlatego tak dużo ludzi zaczyna sięgać po bardziej duchowe ścieżki, wglądy, bo zaczyna nam brakować głębi, zaczyna nam brakować połączenia. I szukamy go właśnie w takich miejscach jak tarot, jak jakiś kreatywny coaching, jak medytacja. I duch, Bóg, kosmos, wszechświat, Twoje wyższe ja, jakkolwiek to nazywasz, ta siła też już powiedziała dość. Już pora na oczyszczenie. Pora, żeby przywróciły się na tej ziemi jakieś wartości, których od dawna nam brakuje. Więc jeżeli czujesz się taką bezkształtną masą, to ja się też tak czuję. Nie jesteś sam, nie jesteś sama. Zaakceptuj to i pozwól temu się dziać. Nie stawiaj temu oporu. Najlepsze, co możesz zrobić, to nie stawiać oporu. Żebyśmy mogli przez to przejść też jako kolektyw. Żeby ta zmiana mogła się zadziać. Żebyśmy wrócili do domu. My nie jesteśmy jakimiś oderwanymi bytami, które latają w kosmosie na ziarnie piasku, którym jest planeta Ziemia. Ty, ja, my wszyscy jesteśmy kosmosem. My jesteśmy z tych samych cząstek, z tych samych elementów i pierwiastków, z których składa się i powstał i żyje kosmos. Ty jesteś kosmosem. Spójrz na siebie z takiej perspektywy tego lata. Zobacz, jak ona odmienia Twoje życie. A teraz zapraszam Cię na czytanie dla Twojego znaku na lato 2023. Cześć Wodniku, witam Cię w Twoim czytaniu na lato 2023. Mam dla Ciebie trzy karty z trzech różnych talii. Od lewej patrzymy na talię Coaching Duszy, w środku mamy Tarota Duchowej Pieśni i po prawej Tarota Kontemplacyjnej Podróży Zen.
Oryginalne nazwy tych talii są w opisie pod filmem. I to, co się pojawiło dla Ciebie, to znowu od lewej karta transformacji, która mówi, że jesteś radośnie zbalansowany i bezpieczny, podczas gdy wspaniałe zmiany zachodzą wokół Ciebie. Na tej środkowej karcie masz ósemkę kryształów, czyli tradycyjnie jest to ósemka monet i ona mówi tutaj akurat w tej talii przede wszystkim o postępie i dedykacji, takim zaangażowaniu w to, co się dzieje w tej chwili w Twoim życiu i w to, nad czym pracujesz. I karta po prawej to rycerz buław. I to, co z Twoich kart się wysuwa na pierwszy plan tutaj w wodniku, to jest właśnie ta przepiękna transformacja. I tak jak mówi ta karta, że jest w Tobie balans i jest poczucie bezpieczeństwa, kiedy te zmiany wokół Ciebie zachodzą. Więc cokolwiek się dzieje i cokolwiek się zmienia tego lata w Twoim życiu, to może być co innego dla każdego i może tyczyć się różnych sfer życia lub życia ogólnie dla niektórych. Cokolwiek się dzieje, jest harmonia, równowaga. Ta zmiana niczego nie zaburza, wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że przywraca równowagę. Jest poczucie bezpieczeństwa, nawet jeżeli te zmiany są może trochę zaskakujące, a może jest w nich odrobinę niepewności, dokąd prowadzą, to jest poczucie bezpieczeństwa. Czyli pozwalasz tym zmianom zachodzić wokół Ciebie bez stawiania zbędnego oporu. I z tym pięknym motylem na tej karcie, to z jednej strony może być motyl, to może być ćma, zależy co tutaj widzisz. Ale motyl symbolizuje właśnie transformację i motyl przypomina, że elementem transformacji jest taki moment, w którym jesteśmy bezkształtni. Bo tak jak właśnie gąsienica zamienia się w motyla, na tej karcie też widzimy kokon na gałęzi. Ta gąsienica najpierw w tym kokonie jakby kompletnie się rozpada i zamienia się w taką ciapkę. Tak? A z tej ciapy dopiero powstaje motyl. Więc jest taki moment czy okres, w którym ta gąsienica jest bezkształtna i z tej bezkształtności rodzi się przepiękny kształt tego motyla, który nie przypomina niczym tej bezkształtnej masy. Więc ta karta na pewno zachęca też tych, którzy mają jakby problem czy pewne poczucie wewnętrznego oporu wobec właśnie takiej bezkształtności, żeby pozwolić temu się zadziać i przeminąć. Tak jakby to lato było takim okresem też, żeby pozwolić sobie być może właśnie zaakceptować taką bezkształtność i po prostu zaakceptować, że wszystko dzieje się zgodnie z Twoim przeznaczeniem, z tym jak ma być, z tym jak ma być, żeby było najlepiej dla Ciebie i dzieje się też zgodnie z prawami natury. Dokładnie tak jak ten motyl się rodzi z tej gąsienicy i z tej bezkształtnej masy, tak samo w Twoim życiu. Wszystko dzieje się zgodnie z prawami natury i też z jej rytmem. I ten księżyc, który na tej karcie widać, od razu przywodzi mi na myśl cykliczność. Więc ta zmiana może jak najbardziej trwać już od jakiegoś czasu i może też wykraczać poza lato, może się rozciągnąć na sezon jesienny, kiedy w niego wejdziemy. Bo może ta zmiana zająć kilka miesięcy, czyli kilka tych cykli księżyca właśnie. I to jest jak najbardziej okej, bo ta zmiana ewidentnie tutaj jest duża, czy ona dotyczy ogółu Twojego życia, czy jakiejś konkretnej jego sfery, to ta zmiana jest duża, a w związku z tym ona nie może zadziać się w ciągu jednej nocy. Ona zajmie właśnie jakby kilka księżyców, czyli może zająć kilka miesięcy, kilka cykli księżyca może minąć, zanim ta zmiana się wypełni, tak? Natomiast jest tutaj to właśnie to stwierdzenie, że w tej zmianie, która się zadziewa, jesteś radośnie zbalansowany, zbalansowana i jest poczucie bezpieczeństwa. I to poczucie bezpieczeństwa może też wynikać z tej siły, którą symbolizuje bizon na tej środkowej karcie ósemki monet. Tak, bo to jest bardzo silne zwierzę, bardzo stabilne zwierzę, które zmierza do przodu nie tylko z pewnością, z odwagą i ta odwaga też tutaj pojawia się przy ostatniej karcie, czyli przy tym rycerzu buław, ale ten bizon też nie traci swojej energii niepotrzebnie, co mam na myśli. On nie szarżuje do przodu bez potrzeby. Jeżeli szarżuje do przodu, to wtedy, kiedy się broni lub kiedy na przykład
szarżuję po, nie wiem, pożywienie, tak? Natomiast nie szarżuję non-stop, bo to by go po prostu wykończyło. To absolutnie na dłuższą metę nie byłoby dla niego efektywne i nie służyłoby mu, gdyby on szarżował do przodu cały czas. Więc on zarządza swoimi zasobami na różnych poziomach, też tymi fizycznymi, na poziomie cielesnym, mądrze i szarżuje do przodu tylko wtedy, kiedy faktycznie ma już coś na oku konkretnego i jest ku takiej szarży potrzeba. Więc to jest właśnie to przypomnienie, żeby też nie stawiać tego oporu, o którym mówiłam, ale też nie próbować tej zmiany przyspieszać i szarżować w jej kierunku, bo ona musi się zadziać zgodnie z rytmem natury i zgodnie z prawami tejże natury. Ta ósemka monet, jak wspomniałam na początku, mówi o dedykacji, o tym zaangażowaniu w proces i o postępie. I właśnie ósemka monet jest taką kartą takiej wytrwałej i cierpliwej pracy, nawet jeżeli ta praca to są czynności, które są powtarzalne, które mogą się wręcz wydawać, nie wiem, męczące, nudne być może, takie wysiłki dnia codziennego, tak jak pracujemy na przykład nad jakimiś swoimi umiejętnościami, tak? Że uczymy się czegoś i trenujemy to, powtarzając to regularnie. Czy uczymy się grać na instrumencie, czy chodzi o sport, czy o edukację w jakimś kierunku. Kiedy chcemy wprowadzić to swoje rzemiosło w jakiejkolwiek sferze życia na naprawdę wysoki poziom, tak żeby było tip-top i perfekcyjnie, to musimy się pogodzić z tym, że będzie to wymagało takiej wytrwałej pracy, która właśnie czasem, a nawet często oznacza, że angażujemy się w czynności powtarzalne i powtarzamy w kółko to samo, żeby stać się w tym czymś najlepsi, jak tylko możemy. Tak? Więc ta dedykacja i ten postęp, czy inaczej, ta dedykacja jest kluczem do postępu tej Twojej transformacji i jest tutaj potrzeba nie tylko nie stawiania oporu i pozwolenia temu dziać się zgodnie z prawami natury, ale też jest taki element Twojego zaangażowania w to, który może właśnie oznaczać, że będziesz, czy już robisz jakieś powtarzalne czynności, poprzez których powtarzanie stajesz się w tym mistrzem, coraz lepszy, coraz lepsza i w ten sposób to swoje rzemiosło doprowadzasz do perfekcji, tak? Czyli być może niektórzy z Was chcieliby zainicjować taką transformację. Może ona się jeszcze nie dzieje, ale bardzo jej pragniecie. I to jest też właśnie to przypomnienie, że ta zmiana jest w Twoich rękach. Jeżeli chcesz ją zamanifestować w swoim życiu, w tym świecie materialnym, kiedy mówię materialny, nie chodzi mi o pieniądze, czy nie tylko o pieniądze, tylko o ten świat fizyczny, namacalny, to jest potrzebne Twoje fizyczne zaangażowanie w to. Tak? I przede wszystkim myślę, że ta inicjatywa wtedy musi wyjść od Ciebie, a kosmos będzie Cię w tej transformacji wspierał. Kosmos, Bóg, Wszechświat, jakkolwiek nazywasz tą siłę wyższą. Tak? Chodzi o to, żeby zaangażować siebie i swój wysiłek w osiągnięcie tej swojej destynacji, tej swojej wizji, jakiegoś planu, zamierzenia, jakiegoś zrealizowania jakiegoś projektu. Cokolwiek to jest. I tak jak powiedziałam, szarża naprzód powinna się odbywać tylko wtedy, kiedy masz już jasny cel i naprawdę możesz, że tak metaforycznie powiem, wycelować i ruszyć w kierunku tego. Bo dopóki ten cel jest jeszcze taki na horyzoncie, ale trochę rozmazany, trochę jeszcze niewyraźny, trochę się cały czas kształtuje i klaruje, to nie ma sensu szarżować naprzód, bo może się okazać, że szarżujesz w pustkę. Tak? I ten bizon i ta karta ósemki monet właśnie przypominają Ci, że nawet jeżeli ta praca może się wydawać taka właśnie nudna czy męcząca przez to, że jest powtarzalna, to po prostu ją kontynuuj. Nie poddawaj się, nie pozwól zwątpieniu, żeby Cię dopadło, bo właśnie taka zaangażowana, cierpliwa, wytrwała praca doprowadzi Cię do tej perfekcji i sprawi, że ta Twoja transformacja będzie tak perfekcyjna, jak tylko może być dla Ciebie, czegokolwiek ona się tyczy. Pamiętaj, że transformacja, czyli zmiana, jest procesem. I w procesie zmiany trzeba być elastycznym, bo nie tylko zmienia się Twój świat, ale Twoje oczekiwania się zmieniają. Więc jak przechodzisz przez proces transformacji,
to coś, co wydaje ci się, że na przykład pragniesz tego dziś lub potrzebujesz tego dzisiaj, jutro może się okazać niepotrzebne, bo twoje oczekiwania, potrzeby, aspiracje lub twój cel mogą się zmieniać. Więc ważne jest tu, żeby nie być sztywnym, żeby być otwartym nie tylko na zmianę samą w sobie, ale na zmiany w zmianie. Ok? Mam nadzieję, że to ma sens. Że musi być ta elastyczność w tym procesie, że być może gdzieś po drodze będziesz robić zmiany do swojej wizji, do swojego planu, do swojego projektu. I to jest jak najbardziej ok. Nie ma nic złego w tym, że następuje potrzeba czy pragnienie z twojej strony, żeby wprowadzić zmiany w oryginalnym twoim założeniu czy planie. Bo tak jak życie ewoluuje, ty ewoluujesz, tak mają prawo ewoluować twoje plany, twoje marzenia, twoje potrzeby. One ewoluują z czasem, z wiekiem, z doświadczeniem, zmieniają się okoliczności naszego życia. Więc to jest jak najbardziej ok i to też jest naturalne i w zgodzie właśnie z rytmem i prawami natury. Ale przez tą elastyczność i przez to zaangażowanie będziesz właśnie to swoje rzemiosło czy siebie samego w tej transformacji rozwijać do takiej najbardziej perfekcyjnej formy, jaką możesz osiągnąć w tym momencie. Bo ta perfekcja, czy ta ostateczna forma też będzie się zmieniała z czasem. Za rok od dzisiaj będziesz w zupełnie innym miejscu życia. Więc to, co tego lata się wydarzy i jaka transformacja teraz się zadziewa, nawet może nie dawać ci jeszcze żadnego poczucia ani wyobrażenia tego, co na przykład będzie za rok. Tak? Na pewno jest tutaj potrzebna uwaga, jest tutaj potrzebna taka troska, czy takie zaangażowanie też z czułością i uczuciem w tą transformację. Bo tak jak powiedziałam na początku, z tym motylem jest to piękna transformacja, która, mam wrażenie, pozwoli ci rozwinąć twoje skrzydła. I być może ta transformacja z tym księżycem w pierwszej karcie, czyli to się dzieje w nocy na tej karcie, być może ona się dzieje trochę w ukryciu. Świat nie musi wcale wiedzieć, że przechodzisz taką transformację, ona się może dziać w tobie i to jest twój proces. I dopóki nie będziesz chciała ujawić tego światu, to oni nie muszą o tym wiedzieć. A kiedy ta transformacja w pełni się zadzieje, to świat tak czy siak to wtedy będzie widział, bo tych skrzydeł, które rozwiniesz, nie będzie sposób ukryć wtedy, tak? Wysiłek, ta dedykacja, cierpliwość, zaangażowanie, wytrwałość i ta elastyczność, o której mówiłam, to są twoje klucze do sukcesu. I też nie bój się popełniać błędów po drodze, bo z błędów się uczymy. Dopóki umiesz z nich wyciągać wnioski, lekcje i nie popełniać jakiegoś błędu ponownie, to taki błąd wnosi tylko korzyść w twoje życie, a nie jest problemem. Tak? Więc też spójrz na jakieś niepowodzenia czy błędy, nazwijmy to właśnie, jak na dary, a nie jak na coś złego w twoim życiu. Z tym rycerzem buław, który pojawia się na ostatniej karcie, tutaj mamy bardzo dużo ognia, ale tak jak widzisz, ta postać na karcie tą buławę kontroluje. I każdy rycerz to jest właśnie odwaga, to jest ruch naprzód, to jest postęp. Więc jak najbardziej ma to sens do tej transformacji i do tego postępu, o którym mówi ósemka monet w środku. Ale mówiłam też, że ta szarża nie powinna się odbywać wtedy, kiedy nie jest na nią czas i miejsce. I właśnie każdy rycerz to jest odwaga i taki ruch naprzód, ale z rycerzem buław to, co jest bardzo ważne, to jest właśnie to przypomnienie, że to ty kontrolujesz swój ogień, a twoim ogniem są twoje pasje, ambicje, twoja kreatywność, jakieś namiętności różnego rodzaju. Czyli właśnie, żeby nie pozwolić tej szarży przejąć nad tobą kontrolę, to ty to kontrolujesz, jesteś rozumną istotą na każdym poziomie swojego życia i może w tobie płonąć ogień i możesz pragnąć, żeby ta transformacja zadziała się już natychmiast, ale pamiętaj, żeby tego nie przyspieszać. Zmierzaj w stronę tej transformacji z odwagą, angażuj się w ten proces z odwagą, dokonuj wyborów po drodze z odwagą, ale nie przyspieszaj procesu i nie szarżuj do przodu, bo jeżeli ten ogień wewnętrzny przejmie nad tobą kontrolę, to stanie się siłą destrukcyjną, a dopóki ty go kontrolujesz, jest siłą kreującą. Pamiętaj o tym, bo między nimi jest bardzo cienka granica. I kiedy tracimy kontrolę nad tym wewnętrznym ogniem, to właśnie staje się to destrukcyjne. Nie tylko dla naszego procesu, bo zaburzamy naturalne rytmy,
ale staje się destrukcyjne dla nas, bo angażujemy się na przykład fizycznie za bardzo w coś, nadwyrężamy swoje fizyczne zasoby, kreatywne zasoby czy jakiekolwiek inne i w pewnym momencie po prostu tracimy siłę. Siłę fizyczną, siłę mentalną, motywację czy właśnie siłę kreatywną, bo po prostu się wypalamy. Więc pamiętaj, żeby tą swoją energią zarządzać mądrze i też tak jak ta buława właśnie na tej karcie rycerza buław i tak samo jak ten bizon powiedziałam, że szarżuje, kiedy ma jasny już cel przed sobą, tak ty tą buławą możesz kierować swoją wewnętrzną pasją i tym ogniem w konkretnym kierunku. Tak? Nie, mimo że tutaj ten jakby to światło z tej buławy jest takie, powiedzmy, trochę rozproszone, ale ty swoją energię możesz skierować w konkretnym kierunku, w konkretny projekt czy sferę życia i nie musisz jej rozpraszać na różne sfery. Możesz się skupić na jednej naraz, na przykład, jeżeli ona się wysuwa w twoim życiu na pierwszy plan. Więc to są twoje wiadomości na lato 2023. Ja mam nadzieję, że one zachęciły cię do jakiejś wartościowej refleksji, że zainspirowały cię. Ja nie przepowiadam tutaj twojej przyszłości, więc tak naprawdę to, co się zadzieje, zależy od ciebie, od twoich akcji, wyborów, braku akcji i tak dalej, ale też od tych praw natury. I twoją rolą jest tutaj nie stawiać im oporu, żeby twoje skrzydła mogły się w pełni w tym kokonie rozwinąć i wtedy dopiero wyjść na świat zewnętrzny, tak? Kiedy one nie będą do końca rozwinięte, a ty już je wysuniesz na świat zewnętrzny, to nigdzie na nich nie zalecisz, bo one nie będą jeszcze zdolne do tego, żeby udźwignąć w ogóle lot, tak? Ja tobie życzę wspaniałego lata pełnego siły, tej motywacji właśnie, lata pełnego postępu i pięknych, pięknych zmian w twoim życiu. Dbaj o siebie i do zobaczenia niedługo. Thank you.